Sponsorem programu jest właściciel marki Baziółka. Baziółka, polskie świeże zioła. Sponsorem programu jest właściciel sieci sklepów spożywczych Eurosklep. Na kulinarne specjały Beskidu Śląskiego zaprasza Beskidzka Piątka. Brenna i stebna Szczyrk, Ustroń i Wisła. Rączka gotuje, rączka gotuje. Lewa wymiesza, prawa robi test. Rączka gotuje, rączka gotuje. Tak przyprawi, że ze smakiem zje. No witajcie roztomili w ten ciepły wiosenny dzień, a witam się dzisiaj z naszych pięknych Beskidów. Ja przyjechał do Wisły, bo trzeba korzystać z dobrodziejstwa aury. Słoneczko świeci, pięknie grzeje, ptoszki ćwierkają, co tu dużo gadać. Cudownie, a do tego będą jeszcze dzisiaj wiślańskie smaki. Bez tuż, bydźcie z nami, małe zakupy i chytamy się roboty. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Wie pani co, potrzebowałoby szpileczka wędzono. Słoninka, tak? Tak jest, poproszę. Może tak grubszo, dokładnie. 150. Dokładnie, tak. Kąszczek potrzebuję do żebroczki. I jeszcze podgardle wędzone. Bo będziemy żebroczka robić. Tak. Który sobie pan życzy kawałeczek? No, taki kąszczek może być ten. Ja. Fajny jest. Wie pani co, potrzebowałby jeszcze coś na wywar, takiego wędzonego. Nie mamy takie żebereczka mięsne, wędzone, bardzo ładne. Idealnie, może tak? być. Proszę bardzo. Pakujemy. Dobrze. Super, wunio. No. A wunia się dopiero będzie, jak wydawać. Proszę bardzo. Dziękuję ślicznie. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia. Kochani ludkowie, dzisiaj będziemy robić bardzo ciekawą zupę, białą polewka, rodem z Wisły. Bez tuż potrzebuję mleko, słodko śmietunka, kwaśno śmietunka, no i będzie też pyszny maszket, kołocze wiślańskie, bez tuż, bez twaroga się nie obydzie. Dzisiaj będzie głównym daniem żebroczka, bardzo ciekawe danie, rodem z Wisły, do którego potrzebuję oprócz zimioku wreszcie. Do naszej zupy potrzebujemy oczywiście włoszczyzna, wezna sobie jedna pora, jedna marchewia, ćwiertka selera, jedna pietruszka, dwa sznytlochy, o, bazylka też się przyda, no i jeszcze dwie cytrynki do naszego maszketu i najważniejsza rzecz, kartofle, bez których dzisiejsze warzenie by się nie udało. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam Ciebie, Remiku. Jak mogłam Cię nie zauważyć na tym wiślańskim rynku? Tak malutki, że mnie nie widać. Pani Ewa Zarychta, Wydział Promocji Miasta Wisła. Pani Ewo, witam, piękno, pogoda, cudowno zamówiono. A kaj dzisiaj ważymy? Ha, Remigiuszu, dzisiaj mamy wyjątkowe miejsce na ważenie wiślańskich potraw. Ważymy nad rynkiem miasta, na dachu Wisły. Jak na dachu? Na dachu Wisły, na wyciągu narciarskim z Kolnity. Tak. Na samej górze piękny widok, piękny taras widokowy na całą Wisłę, na całą okolicę. Mam nadzieję, że Ci się spodoba. Ale ja się mam tam tarabani z tymi moimi taszami pod takim Przydałoby się po zimie, ale oszczędzę Ci dzisiaj tego. Zapraszam Cię na wyciąg kanapowy. No to co, idziemy? Idziemy, zapraszam. Idziemy, żeby chcę wyjechać. No to idziemy. Pani Ewo, jademy sobie do góry. Nazwa Skolnity. Dobrze go dam? Tak, dobrze. Skąd to nazwa? Myślę, że wzięła się od terenu, po którym jedziemy, ponieważ mnóstwo tutaj kamieni, głazów i skał. W tych właśnie skałach wyryte są trasy narciarskie i trasy rowerowe. A proszę mi powiedzieć, Wisła, członek Beskidzkiej Piątki. Co to oznacza? Bo mało kto wie, co to jest Beskidzka Piątka. Beskidzka Piątka powstała ponad 12 lat temu, kiedy to porozumienie zawarli wójtowie i burmistrzowie Beskidzkiej Piątki, czyli pięciu miejscowości. Ustronia, Wisły, Istebnej, Szczyrku i Brennej. I od tego momentu działamy wspólnie na rzecz promocji naszego regionu, na rzecz turystyki, jak widać rozwijamy się. A Wisła leży w samym centrum Beskidzkiej Piątki, bo jak spojrzycie Państwo za nami, piękny widok. Przepiękny. I do każdego z tych miast nam po drodze, po sąsiedzku, od lewej Ustroń, za nami, za Jarzębatą Brenna, po prawej stronie bardziej Istebna, natomiast za Skocznią w Wiśle Malince, wjeżdżając na Salmopol Szczyrk. Czyli same serce Beskidów, tak samo wyszło serce. Powiedzieć. Na jaką wysokość jademy?
Na ponad 600 metrów wdrapujemy się w tej chwili. Czyli dość wysoko. Tam, kochani, będziemy ważyć prawdziwe wiślańskie smakołyki. Będzie wiślańsko-żebroczka, będzie biało-polewka i kołoczki wiślańskie, bez których nie wyobrażam sobie właśnie Wisły. Jednym słowem, będzie smacznie. Będzie pysznie. Pogoda idealna, zamówiono, pamiętajcie, a dziś obważył byda z osobą kierowie wszystko o wiślańskich smakach, pani Bronia Bujok, witam serdecznie. Pani Bronko, będziemy robić biało-polewka tak. I żebroczka. Żebroczka bardzo dziwne danie, bo występujące no w Wiśle, nie? I ja. Żebroczka Wisła właśnie słynie z takiego dania jak żebroczka. Czyli co to jest? Tarte ziemniaki, ryż, wyżowski, czyli czarne szpyrki, no i mleko. Mleko. Na ten, no i dajemy wszystko do kupy. Wszystko do kupy, do pieca około 2 godzin i taką zapiekankę, słuchajcie, jest. Będzie pięknie woniało. Myślałam, że będzie tak woniało, że aż na dole będą Wiśle czuć. Ale no i przed zaczniemy od tego, żeby postawić na ta biało polewka. I mamy tu piękne żeberko. Nie wiem, czy dobrze kupił, bo z kością musi być, nie go dają. Musi być kość, to jest podstawa. To jest ten smak. To się teraz będzie musiało ważyć i dać ten swój aromat. No my tam listek bobkowy. Listek laurowy, tak, angielski ziele, czosnek. Tak, pora kulek, sól, żeby nie było płynne, marekwia, pietruszka, seler, czosnku wielodowo my. Pora ziorek. Pora ziorek, czyli pora tych ząbków, dom dokładnie. Czosnku. 6. To praktycznie teraz se tu musi tak pykać, nie? Ja. A my chytamy się robienią żebroczki, bo z tym troszeczkę roboty jest. Godają, że niby nazwa jest tego, że show żebrok bez Wisła i tak co wyżebrył, to wciepło do tego dania, nie? Do tego dania, ja. To co, chytamy się roboty. Będzie pani czuła? Jasne. Pamiętajcie, że 2 kilo ziemniaków, a ja tak o szpyrkę wędzono. Robimy takie chrupsze te szpyrki. To było widać w tej żebroczce. Kochani, piękne widoczki, uciecha robić. Dobrze, że już mamy wiosna. No i teraz oczywiście muszę z tego zrobić szpyreczki. Kochani ludkowie, ja już tu mam wszystko pokrote. Pod gardlino, jak pani Brunia godo, tu się Wiśle tak nazywa, czyli pod gardle i szpyrka wędzono. I teraz co? Liter mleka wleja tu na ta patelnia. Pani Brunia durchcze, ale zrobimy więcej, bo ludzie tu nawierz wyjeżdżają, może będą chcieć coś spróbować, nie? No. No, kochani, mleko zaczyna wreć. Troszkę majranku się do niego dostało, bo wieje, są my w górach. Nie ma się co powiedzieć, a przy okazji będzie lepszy wuniać nasza żebroczka. Do tego 2 szklonki ryżu. I teraz musimy dosłownie zaparzyć ten nasz ryż. Musi to bulknąć. Lekko go już posola. A tych ziemniaków może będziemy mieć dość, co? I teraz, kochani, mleko nam zaczyna wreć. I co? Trzeba będzie to zaparzyć, nie? Czy my już to posolimy też? Dobrze by było. Soli, majeranku. Już teraz, nie? Czosnek też by można było dać. Czosnek. I to jest patent jak w górach, słuchajcie, żeby nie wywiało przypraw, trzeba po prostu dać kamień. Korzyni, majeranek, tak. I teraz zaparzymy sobie to tym wrawym mlekiem. Tak. I kochani, ja nie będę tej patelni czyścił, bo nie ma piznyty. Teraz to wyskwarza, to jest wszystko smak, to się do kupy i tak w żebroczce połączy. A ja już, pani Brunio, może teraz cebulka, może jakby pani czosnek tak przepłuczyła nożem, nie? Tak. Cebulka domy do naszej podgardliny, dobrze się ucza? Ja. Tak, to ja cebulka teraz do tych naszych szpyrek, nie? Ja. Tak, czosnek domy bezpośrednio może już do tego, nie? Do tego. Ja. Tak, kochani. I teraz praktycznie się to musi no tak lekko zeszklić, ale żeby troszkę było takiego mojego sznytu, to domy troszkę lubczyku z kisztego, żeby hopą wszystko dobrze fungowało, wiecie. Tak. Mamy lubczyk, on trochę na tym słońcu nam się klapnął, ale myślę, że co innego nie będzie klapować. No ja sobie nie wyobrażam bez lubczyku zupy niedzielnej, nie? Musi być. Idealnie się komponuje z resztą, nie? O! Tak, troszkę zieleniny się przydo. Jedni dawałem do niej krupy, no to tak co kto ma, to do, nie? Tak, to lubię. To kto ma, no i co?
te nasze szpirki. Szpirki, ja. I to ma być takie rzodkawe, nie? Ja, bo to się wypiecze. Teraz to no, wylejemy do formy, dwie godzinki. Od półtorej do dwóch godzin to zależy, nie? No i co? Wylewamy, słuchajcie. Wygląda to troszkę takie żurowate, ale to dobrze, nie? Ale zawoniało bardzo fajnie. To co? Do pieca. Rączka gotuje, rączka gotuje. Tak przyprawi, że ze smakiem zjesz. Żebroczka się wypiekło, a my teraz będziemy kończyć nasza zupa. To może pani Broniu już wyciągnę to wszystko z tej zupy, dobra, te dobroci. Wszystko puściło. Bardzo dobrze wonio. Te mięsko jakby pani pokroła, nie? Ja. Takie większe kąszczki. Do tego jeszcze domy na koniec sznytloch, słuchajcie, czyli ci, co nie poradzą po śląsku, szczypior. Po wiślańsku parzytka. No proszę, Zajrzek się czegoś nauczył. No i teraz, kochani, mleko połącza ze śmietunką, pół litra śmietunki, pół litra mleka, tak, słodkiego. Wlewamy do naszej zupy. Teraz to jedno musi bulknąć. Przyprawimy jeszcze korzeniem, żeby to nie było takie mdłe. Ja może w międzyczasie posiakam już ten sznytloch i tym sznytlochem posypiemy po wierchu. Zupa bulknie, kartofelka już możemy nałożyć, z tego, że już się uważyły. Jeden taki epny, kąszczek mięsa poproszę. O, pięknie i wszystko zalejemy białą polewką, będzie smacznie. Tak po wierchu poleja, sznytloch na to, jako jeszcze raz? Parzetka. Parzetka. Parzetka, chociaż wcale nie parzy. Tak. Ale daje swój smak. Ale dowo swój smak. Wygląda bardzo dobrze, a zapewniam was, że smakuje jeszcze lepiej. Wyjątkowo. O, dzień dobry. Dobry, dzień dobry. Dzień co do... tak wonią? No jak tak co, no zupa, proszę próbować. Kochani ludkowie, pan Janusz, właściciel wyciągu z Kolnity, dobrze tak, padał, tak, nie? Dobrze, proszę bardzo próbować. Jakie nam tak to wyszło? Tak na stojąco próbujemy? A co? Myślę, że w nogi nie pójdzie. Czy tu na wierchu taką zupa ważycie? Znaczy na wierchu nie ważymy, no bo tak chcielibyśmy, tutaj jest to wszystko w początkach, w powijakach jeszcze, no bo dopiero rok ten z Kolnity króciutko tutaj jest, aczkolwiek już dużo jest zrobione. Chyba muszę tą karczmę tu postawić i tu będziemy z panią Bronią, tak? Tak. No jest no, nowy ośrodek, to jest ośrodek letni i zimowy, bo na nartach też tu jeździmy. I rowery, trasy rowerowe, które tutaj są oczywiście na naszej kolei. Można wywieźć te rowery u góry, tutaj plac zabaw dla dzieci, zwierzątka można pooglądać. Także w samym centrum Wisły kolej linowa, która no, wywozi tutaj ludzi. I myślę, że tu są widoki, co zresztą za nami widać, możemy, są przepiękne. Mogę powiedzieć dach Wisły. Dach Wisły, tak, pięknie powiedziane. I na ten dach możecie przyjeżdżać, poszpacerować, kochani, bo jest pięknie, widoczki cudowne i wszystko lepszy smakuje. Rączka gotuje, rączka gotuje. Tak przyprawi, że ze smakiem zjesz. No, pani Broniu, wyszła nam ta żebroczka idealnie. No. I teraz, kochani, musimy to tak fajnie pokroić. To nie jest proste kroić żebroczka i wyciągnąć, żeby było dobrze. Bo ona się lubi tam, Kaś, troszkę przychycić. Tak. Pięknie. Pięknie wygląda, kochani. Do tego musi być kwaśna śmietanka. To jest ten babciny smak. Tak. No i troszkę jeszcze świeżych ziół. Może damy bazylia. Troszkę jeszcze oregano albo majeranku. Co tam kiedy w zagródce mo. Teraz ziół jest pod dostatkiem. Pięknie woniają. No i poprawiałem trawienie. Pamiętajcie o tym. Pani Broniu, bardzo dziękuję. Ja również, było miło. Mi było bardzo miło. Słuchajcie, połosprawiali, my se poważyli. No to co, najwyższy czas, żeby spróbować naszego dzieła. Boże, jak to wonio. Skórka fajna z boku, chrupiąco.
i na takie rzeczy to możecie do Wisły przyjeżdżać. Zabroczka zjedzono, co widać po moim brzuchu, była przepyszno, nie ma to jak tradycyjne jedzenie. No a teraz asyście pani Uli Szarzec, mogę powiedzieć wisienka na torcie, gryfno, dziołcha, witam serdecznie. Dobry, witam pięknie. Kołaczki zrobimy wiślańskie. Bardzo chętnie. Bardzo chętnie. Kołaczki wiślańskie z filongiem ze syra, nie? Z twarogu. Ja. Jakoś się specjalnie robi, czy tradycyjnie? Dziecki u nas babcia robi takie te kołoczyki z posypku. No i ona zazwyczaj na maśle, na takim swojskim, swojski syr. Mamy też krowę, to po te dycki z tego mleka, fajnego syra narobi. Ogrzewa. Ja. Dobra. Ogrzewa syra. No to robimy. Tak. Słuchajcie, żeby zrobić nasze kołoczki wiślańskie, to trzeba mieć 10 deka drożdży, kilo mąki. No i teraz mleko już wleja do górka, nie, bo to by trzeba było zacząć zrobić. Troszkę nam tu wieje. No i najlepszy termometr świata to jest wrazić palec, nie? Wrazić palec, jak parzy, to znaczy, że jest za ciepły, a jak jest takie gnał, troszeczkę poczekamy, żeby drożdże się nie sparzyły, tylko musi być letnie, nie? No i teraz drożdże pokruszymy. Pożywką do drożdży jest oczywiście cukier. Ale żeby pani Ula, a Ula, nie? Ula, ja nie Ula, no Rymek, no. Ula, słuchaj, jakbyś ten syr przecisła bez praska. Ja już tukaj dom cukier. A jak tam też możesz łyżką ubierać. Wszystkie chwyty dozwolone. Pożywką do drożdży są 3 łyżki cukru. Ten cukier już tu rozferlą. Przelejam mleko do miski. Wieje wiatr tu na wierchu. Zaraz się to ochłodzi. Ja teraz już to mam dobre. Tak i jademy z tym światem. Tak, drożdże trzeba dobrze rozferlać. Jakbyś mi teraz mąka podała? Jaka tu jest mąka? Tukaj jest mąka w tym koszu, ja. Bóg zapłać. Proszę. I słuchajcie, tej mąki tak ze 2-3 łyżki, oto tak na oko suja. Godałem, że na oko starka umrzyli. I tak się nimo robić, ale spokojnie. To nie może być za rzadkie. Zarobione. Teraz przelewamy do gorka. Wieje do świec. Bez tuż przykryjemy se to misko, może tak, bo w drożdżach porosną, to potem by się nam przykleiły. Ula, udało się w końcu przeciść, nie? Strasznie oporny był ten syr, ale daliśmy radę. Daliśmy radę, słuchajcie. Ja teraz tak, ku drożdżom należy się sól, a ja ci tak, dom 4 jajca od szczęśliwych kur, będziesz to ręcznie wyrobiła? Ja, pewnie, żeby tak. No, ty się zdziołcha stąd, to wiesz. Troszkę cukru waniliowego, teraz cukier do smaku. No i mamy tu jeszcze skórka z cytryny. Ja ci już zetrza, żeby fajnie woniało. Chyba, że se zetrzesz sama. Z dwóch cytryn skórka, rozynki, potem to no wyrobisz. Dobra. I będziemy mieli filung do naszych kołoczków wiślańskich. A jo już ciepia masełko, całko kostka, nie będziemy żałować. Lekko go przybrunuca i to będzie tłuszcz do naszego ciasta drożdżowego. Widzę, że też może skórka jest zeczyto. Masło teraz chłodnie, a ja muszę rozwirlać se jajca. 2 całe i 2, kochani, żółtka. Oczywiście od szczęśliwych, nie? Jedynie. To co, wyrobisz ja? Ja, dobra. To będziemy mieli jedna robota, zaś już wek. Reszta tego mleka, kochani, letniego. Tak. Drożdże porosły, jak widać. Pięknie, podziwaj się. Magia, nie? Ańcmik, ciocha. To tak gipko. Gipko, no ja jest gipki synek. Tak, musimy to eno teraz wyloć. Tak. No i co, wyrobimy, nie? No a oczywiście tłuszcz, kochani, dowomy, dopiero jak ciasto już jest fajnie wyrobione. Bardzo ważna rzecz, szklonka cukru, żeby kołoczki nie były mało słodkie, nie? No, żeby nie były płynne. Żeby nie wypłynę, trochę solik też dół. Ja mam jeszcze prośbę, Ulu, jakbyś mi to tak fajnie pomału wlewała, a potem wyszkrobała ta dobroć. Dobra. Czyli tak pomalutku, bez dziczynio. Dobra. Dycki se to tak na ręka wlewajcie, to potem czujecie, czy to jest nie za ciepłe. Lej na spodek. Dobra. Lej, spokojnie. O tak jak godą. Dobre, na razie dość. I pomalutku musimy całki te masełko tłoczyć w nasze ciasto, a potem ta dobroć trzeba wyszkrobać, wiesz, te przybrunocone, ja. No i wtłaczamy
ciasto. Teraz już to zrobię dwoma. Ja możesz to Kaś dać na krój. A my wyrobimy na jednolitą konsystencję. No to co, mamy ciasto elegancki. Pomacaj szefowo, czy może być? Ej, przeszumne. Przeszumne, słuchajcie. Posypiemy mąką, żeby nie obesło. Przykryjemy naszą patelnią, żeby lepsze rosło. Słonko troszkę pogrzeje, a zaraz robimy ta posypka. 40 deka mąki, cukier waniliowy, jedne żółtko, żeby była fajno chrupko, kostka masła i 25 deka cukru pudru. Proszę bardzo, jedziesz z tym światem, a ja już może będę kulał te nasze kołoczki. Jak widzicie, ciasto porosło. Tak, jeszcze go troszkę przekulą. Ty mnie, Dziocha, teraz kontroluj, czy ja to będę dobrze robić. No i teraz są dwie szkoły. Albo wyciskamy kulkanie na telki, fajne. Albo, słuchajcie, trzeba to rozkulać i użinać takie kąszczki. Wiele tych kołoczków zrobimy. No wiele wyjdzie. No właśnie. No i musisz to troszkę tak bardziej pościskać, wiesz, bo... No właśnie, bo to jest dość kruche. Tak gładzisz jak swojego chopeczka. A to tak trzeba, wiesz, troszkę brutalnie. No i słuchajcie, bierzecie te ciasto. Nie wiem, czy tak robicie też. Na ręka. No i teraz taka porządna łyżka, nie? No. Tego kółoczka i jademy, zakulujemy. Tak było to. Trzeba to, no, teraz pościskać. Posklejać. Tak. I pomazać wajce. I wajeczkiem będziemy mazać, ale to już bezpośrednio na blaszce. Zakuluję. Trzeba to tak ino posklejać. Jakie ciasto dobre, to się dobrze klei, nie? No, ale to się fajnie klei. To już wedle uznania, jakie sobie zrobicie, takie będziecie mieli. Już maruję jajcem, bo nie chcę, żebyś się ciaprała. Dobra. Normalnie w warunkach domowych bierzecie pędzelek. Są my w warunkach polowych. Szmarujemy rozfyrlanym jajcem, żeby kołoczki z wierchu się fajnie błyszczały, świeciły. Tak. A przy okazji posypka się będzie dobrze trzymała, nie? Dobra. No i co, Dziocha, teraz by trzeba to tak pokruszyć, bo ja pokażę ci, jak jokłada posypka. No. Po śląsku. Po mojemu. Tak, ale ona musi stoć. Dziubek do góry. No. Tak, podziwaj się. I to będzie kołoczek łodrączki, taki śląski. A? A u nas się to posypuje. Posypuje się tak. Tam posypka. Tak, posypka, pokruszyć ja. Ja. Tak było to. A jak ktoś by nie wiedział, jak to może poczyć na tarce. Też można. Ale musiałby to wtedy lekko przymrozić, prawda? Ja. Kołoczki zrychtowane, to co? Do piekarnika idziemy. Ja. Idziemy. Tak, i do piekarnika. Rączka gotuje, rączka gotuje. Tak przyprawi, że ze smakiem zjesz. Słuchajcie, z naszych kołoczków wiślęckich wyszły bomby. Prawdziwe bomby. Ula się śmieje do popuku. Pogoda, że na Wiśle się nie pokorzy, jak i ludzie. Powiedz, że to moja robota. Kołoczki mają być troszkę mniejsze. No wyszły takie podle hopa. Pięknie wyglądają. I takie kołoczki w każdym sklepie w Wiśle idzie dostać, ja? Ja, ale jednak nie ma to, co robione swojski, pałpie. To swojski. Powiedz mi jedną taką rzecz. Jak już pojemy żebroczki, białej polewki i takich kołoczków, to co robić, żeby spolić te kalorie, na przykład w Wiśle? No cóż najlepiej robić w takiej pięknej miejscowości? Jest mnóstwo szlaków. Bo to coś ze 150, o. Także można chodzić, spacerować, czy to z kijami, czy bez kijów. Można na rower się wybrać, bo to na rolki kierujemy ochotę. Każdy coś inny działa, różnorodność atrakcji. Także nic jeny korzystać. Jeny korzystaj, słuchajcie, ja tu jeszcze troszkę miętki dom, żeby trawienie było lepsze. Wszystkie przepisy znajdziecie na naszej stronie www.raczkagotuje.tvp.pl. No i posyłajcie fotki na naszego Facebooka. Jako było, jakżeście wyjechali na... Jako to Skolnity. Skolnity. Dach Wisły, tak to mogę nazwać. Zróbcie sobie kołoczki.
wyglądają bardzo dobrze. Życzymy Wam smacznego, trzymajcie się pyska. Rączka gotuje, rączka gotuje, lewa wymiesza, prawa robi test. Rączka gotuje, rączka gotuje, tak przyprawi, że ze smakiem zjesz. Na kulinarne specjały Beskidu Śląskiego zaprasza Beskidzka Piątka. Brenna i Stebna, Szczyrk, Ustroń i Wisła. Sponsorem programu jest właściciel sieci sklepów spożywczych Eurosklep. Sponsorem programu jest właściciel marki Baziółka. Baziółka, polskie świeże zioła.